przyzywamy Ikarosa. Zwanego Kurzym Orłem. Zaraz go znajdziemy. Aha. Musimy go nie tylko znaleźć, ale i uwolnić. Przy pełnej twierdzy strażników to może być troszeczkę uciążliwe. Dobra. Sprawdźmy, co my tutaj w ogóle mamy. Pomijając fakt, że tu powinno być pusto, chyba tu byliśmy. Ale właśnie, przejęliśmy władzę. Sparta te rzeczy. W tym momencie przybyli nowi strażnicy. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że będziemy wybijać własnych sprzymierzeńców. No, to jest właśnie to, co nie do końca mi odpowiada, no ale trudno. Tu są klatki. Tu jest nasz jegomość. Dobra. Spróbuję to zrobić jakoś z sensem. Zabawne, mimo wszystko, oni rozmawiają jak Ateńczycy, w sensie przynajmniej to wnioskuję z opisu. Raiden mnie zauważył. Ale mogło być gorzej. To w sumie tylko dwa zwykłe trupki. Nie jest to coś, czym powinniśmy się przejmować. Tu buchnijmy sobie. Surowce. Tu nas znowu ktoś zauważył. I z głowy. I z głowy. O, jaki okrzyk bojowy. Aja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 j
Konto dla kumatych. No też kto w dzisiejszych czasach pamięta takie kreskówki jak G.I. Joe. Dobra, kolejny przylazł. Przyprowadził kolegę. Nawet dwóch. Trzech. Czterech. W myśl zasady więcej was matka nie miała. Dobra. Załatwieni. Przybył najemnik. Boże, i cała banda przybyła.
miało być pięknie, miało być spokojnie, miała być luźna misja. Na czym ja utknąłem? Diabła. Trzeba uciekać, trzeba się chować. Tu się robi bardzo niebezpiecznie. Jak coś ode mnie chcesz, to chodź na górę się, pofatyguj się do mnie. Dobra. Póki nikt jeszcze nie wpadł na to, żeby wezwać posiłki. Koleś nieźle szarogęsi. No chyba, że to kobieta, bo tak po głosie. Dobra, wszyscy. Wszyscy tu biegną. No, atakujesz? Nie atakujesz? Dziadu jeden, to jest trochę głupie, że w momencie, gdy ja wciskam przełamanie, ono nie zawsze wchodzi. I wówczas pojawiają się takie właśnie głupie akcje, że gościu dziabie mnie, mimo że my w tym momencie robimy zupełnie co innego. Dobra, mamy już na głowie dwóch łowców. Jeden właśnie pomógł nam wykończyć strażnika, z którym tutaj sobie pogrywamy lekko. Zajmijmy się tą babką. Ja myślę, że jej zabijał nie będę. Ja jej po prostu spuszczę łomot. Ona wpadła na ten sam pomysł. Boż, co za ciady bezsensowne, wszystko psują. Dobra, póki ona jest tam daleko, to niespecjalnie nam to grozi czymkolwiek. Ja naprawdę nie chcę jej zabijać. Gościu, wkurzasz mnie bardzo. Z naciskiem na wkurzasz mnie bardzo. A już dawno bym was wykończył, ją przejął do drużyny. Tylko że boję się, że ją zabiję. No chodźżesz tu. O, Holendr, to może być zabawne. Nie, nie może być, bo ona zginie. Przecież tam pułapkę zostawiłem. No właśnie. Jego zabijemy. Ta wróciła do nas po więcej. Pilimy. Boże, znowu 1 500 000 luda przybiegło. Teraz wytłumacz tym dzięciołom, że ty nie masz ochoty z nimi w ogóle gadać.
bo zależy ci zupełnie na czymś innym. Ała, skopałem. Próbujemy dalej. Tamta znowu wstała. Ona jest jak Jezus. Normalnie cokolwiek jej zrobię, ona i tak się podniesie. Dobrze, że jaszczurek nie zsie, bo... No przełamanie nie weszło. Na szczęście tym razem już weszło. Tego dziabonga by się przydało zabić. No w innym przypadku nie dam rady. No właśnie. Męczyć się z dwójką. Wpakowałem się w taki bajzel, że normalnie masakra. Nie do końca kumam, jak ja tego dokonałem, nie? Dobra, zejdę sobie, żeby się podleczyć. On tu powinien zejść wtedy. Przyczajmy się na chwilę. Wlazł tutaj. Trochę go pokroję, zanim ona wejdzie do góry. No co się stało właśnie? Też ona chyba nie wchodzi do góry. I bardzo dobrze. Niech ona zostanie na dole. Ja jestem wredny typ i... Pokroję tego dziada tutaj. Złaź z tego pieńka. Chociaż walka z dwójką to już jest naprawdę upierdliwa rzecz. Ale ten ma niewiele życia, więc zaraz sobie wyjaśnię z nim pewne rzeczy. Proste. Teraz tak. No tak, tego się nie da zblokować. Zapominam ciągle o tym, naprawdę ciągle o tym zapominam. No to jest w ogóle jakaś masakra. Trochę tutaj przyszpilę. Zgłupiała, słuchajcie. Ciło, no. Zakrwawiona z jednym okiem. Ale jest nieźle. Tyle tylko, że tak naprawdę to zadanie miało się skończyć zupełnie inaczej. Miało być wszystko spoko, wszystko pięknie. Tu uwolniliśmy lwa, czyli tu się wszystko zgadzało. Tylko nie do końca. Dostępny podbój. Już was wypuszczam, już. Chociaż wcale nie chcę was wypuszczać, bo tu jeszcze jest parę rzeczy do odwiedzenia. Gdzie tu jest wejście na górę? Tu jest drabina. Chociażby ta skrzynia tutaj. Dobra, tędy nie wyjdę. Ale... Wracamy do tego nieszczęsnego rolnika. Gdziekolwiek on jest. On jest gdzieś tam. Już tam dawno uciekł. A ja jak ten dzięcioł tutaj sobie... Kradnę skarby.
No, ale mogło być gorzej. Dobra. Tu na dół zeskoczymy sobie. Raz, dwa. I on tu powinien gdzieś krążyć. Nie wiem, jakim sposobem dostał się tak szybko na dół. Ale spoko. Gdzie ty jesteś? Aha. Jasne. Saved me. Surprised? It's just you look more like a hired killer than a hero. Man named Agapios believes you may be able to identify the Kingfisher. If I find out who he is, I can stop the dagger. Ah, so it's just Evia you're here to save. Still, thank you. No proszę. Możemy uzyskać troszeczkę informacji o Sztychu i samym Zimorodku. I need to know everything I can about the dagger. Such ambition, a legendary greed. They appear to be pirates, yet they're organized, funded, well-connected. There may be more than just a Kingfisher pulling their strings. Don't worry. Taking on shadowy organizations is my specialty. Tak, zwłaszcza, że mamy jedną dużą, składającą się z kilku małych na głowie. Także jedna w te czy we w te. Boże, niedługo będziemy jak Punisher niszczyć wszystkie zło za pomocą... No nie, no może nie karabinu, ale łuku, miecza, topora i pały. Whatever you know about the Kingfisher, I also need to know. He'd visit me, the Kingfisher and his Malakas flock, demanding their taxes. I kept him fed, I kept him rich. If I tell you his name, I'm a dead man. Say it. I can't. What he'll do to me? What he'll do to my wife? Give me his name. Neritos. His name is Neritos. Just make sure you stop him. Agapios' brother. It is him. I still need to meet all of Agapios' contacts. Kurde. A liczyłem na to, że to jednak nie będzie jego brat, gdyż to wszystko komplikuje, jak zwykle zresztą. Aj, karamba. Kontynuując zadanie, musimy dostać się do informatora ukrywającego się gdzieś w ruinach. Także powolutku, powolutku przed siebie. Mamy tu szalejącego niedźwiedzia, który chce zjeść jakąś rodzinę. Proszę, cieszę się, że mogłem pomóc. Przynajmniej raz ktoś nie zginął. Zobaczcie, byliśmy tu ostatnio. Tu walczyliśmy z tymi trzema niedźwiadkami. A on jest gdzieś u góry. Znowu słychać żaby. Tak swoją drogą. W ilu grach pojawiały się żaby? Ciekawe, co napiszecie. Did Agapio send you? Yes. Were you followed? No. Are you sure you weren't followed? No, raczej nie. Even I can't be completely sure I wasn't followed. Then we're in great danger. I'm a Mystios. It's a dangerous line of work. Not like this. Not like the dagger. Their corruption, their reach, it's limitless. They're watching that shipwreck, and I don't doubt they're watching you. Co tam jest właściwie? Co to w ogóle jest za wrak? What exactly went down with the ship? I'm not sure. All I know is that this particular ship was part of the Dagger's fleet. They keep trying to salvage whatever's down there. If it's important to the Dagger, then it's important to us. No, to ma sens. How do you know the Dagger is watching the shipwreck? I see them row out to it. Men dive down and never come up. Those who do are half-drowned and terrified. They're forced to go back down again and again until they're dead. The Dagger's looking for something and won't stop until they've found it.
How did you get involved in all of this? It was my master's boat that engaged the Dagger's ship. But he and many of his men perished in the ensuing battle. I've already explored the Dagger's ship. Well, did you find anything? The Dagger's dagger. Seemed important. It's not just important, Mistios. This is a sacred sacrificial blade. These markings? These weapons used to make sacrifices to Achilles. Find the right temple of Achilles, and you'll find the dagger. Quickly, take this blade back to Agapios, and let's end this. The days of being pressed under the dagger's thumb will soon be over. Mistios, over here. To skąd? Gdzie? Paszli won! No i znowu mi przez was łowcy głowę będą suszyć, że chcą za mnie jakieś pieniądze. Ty byś pomogła chociaż, a nie. Człowiek sam musi... Wow, wow! No tak, uspokój się, nie? Kobieta. Człowiek sam musi strażników rozsmarowywać po kolumnach. Dobra. To jest ostatni z Agapios' leads. Lepiej tell him what I've learned. He isn't going to want to hear this. Ona żyje przynajmniej, także jakiś sukces. Słuchajcie, nasz cel jest dosyć daleko. A po drodze tutaj widzę jeszcze najemnika. Także myślę, że spotkamy się u celu. Siema. Jakiś twardy ziom. Trzeba go zmiękczyć. Pięknie. Nie wiem jak ty, ale mi się wydaje, że dwoje to jest tłum, nie? Obiegłem dziada tylko po to, żeby nic mu nie zrobić. O. To dopiero peszek. Aż. Kurde, nie wiem na kim się skupiać. Atakują oboje. Jakoś poszło. Teraz nas odpala. I robi to całkiem skutecznie, małpiszon wredny. Jak załatwię jednego, to z drugim już nie będzie problemu. Taka prawda. Leczmy się. Przy odrobinie szczęścia to oni by się sami między sobą wykończyli tymi atakami podpalającymi i tak dalej, i tak dalej. No ale wiecie, to jednak też nie do końca tak działa. Kościół, denerwujesz mnie. Jednak podpalił. No co za dziad! A myślałem, że mam to z głowy. Dobra, schowam się. Schowam się w tej małpce. I zaatakujmy ją z nienacka. Mamy pełną parę w życiu. Aczkolwiek już nie do końca. Co ona tak krzyczy?
bardzo odpowiedni moment. Super, po prostu profeska. No. Się zastanawiam, co ja ci w ogóle zrobiłem, że ty mnie tak bijesz. Dobra. Bloczek, bloczek. Jak trafię, to będzie cud. Jest. Pyk. O, umarła, a myślałem, że uda się ją przekabacić na naszą stronę. Niestety trucizna ją zabiła. Ale jedziemy dalej. Zebraliśmy w zasadzie wszystkie potrzebne informacje. Także możemy śmiało, spokojnie wrócić do naszego Agapiosa. You've returned. What did you learn? The Dagger's base is on Skyros. They seem to be planning a ritual at the Temple of Achilles. What did you learn about my brother? Is he alive? Is he the Kingfisher? No i tu właśnie jest problem. I'm sorry, Agapios. Neritos is the Kingfisher. The Dagger is his operation. Neritos always was getting himself into trouble. A temple to Achilles on Skyros, you said? Agapios! Stop! Slave! Stop, slave! Guards! Guards! No! That man earned his freedom long ago. Thanks to you, the Dagger's true face has been revealed, and Emdia has a chance at survival. You've earned your reward. Though I fear victory will not be as simple as storming Skyros, the Kingfishers hid in the shadows for decades. There will be more to do before the end. Help me. Help Emdia. No, skoro już się podjąłem tego zadania, to zdecydowanie będę je kontynuował. Poza tym, czy wspominałem, że Cassandra podoba mi się w tym wyglądzie? I'll see what I can do. Good. Good. I'll lead the small force to Smuggler's Dock on Skyros. Meet me there and together we'll finally crush the Dagger. Brzmi jak plan. Marny, bo marny, ale zawsze jakiś. Zadanie ukończone. Do następnego zadania, a w zasadzie kontynuacji tego, mamy prawie 3000 metrów, także spotkamy się gdzieś w pobliżu, gdyż no, jest to kawał drogi, nie chcę was zanudzać. Zauważyłem, że zaraz w pobliżu głównego zadania mamy czciciela, którego jeszcze żeśmy nie upolowali. I wypadałoby to zmienić, zwłaszcza, że zadanie jest tutaj, na tej wyspie, więc jest on praktycznie pod naszym nosem. Spróbujmy się nim zająć w tym momencie. Zwłaszcza, że przynajmniej przestanie się on nam panoszyć. I need archers! Manage! Helios fire this time! Co prawda nie pozostają nam dłużni, ale użyjmy tarana. Odpalmy grzyba i taranem. No i pięknie. Przystępujemy do abordażu. Się nie ma co zackać z towarzystwem. Wpadamy, zabijamy i w ogóle nie patrzymy na to, co oni tam mają do powiedzenia.
Proszę, najemnik z głowy. A w zasadzie czciciel. Dostaliśmy pirackie rękawice. Jest to chyba druga część do kawałka zbroi, którą już posiadamy. Przynajmniej z tego co pamiętam, posiadamy piracki kaptur. Nawet chyba mam go na sobie. Jeszcze ktoś tu żyje. No i proszę. Przeszukamy sobie skrzynię. Gdyż w nich może się kryć jakiś fajny skarbczyk. Aczkolwiek niekoniecznie. Tu jest jeszcze jedna większa. Oj! Statek tonie. A my staliśmy się posiadaczami, no, całkiem konkretnego łupu. Gdyż zyskaliśmy łuk, który rozbierzemy na części. Zyskaliśmy zbroję, którą rozbierzemy na części. Zyskaliśmy ozdobę na głowę, którą również rozbierzemy na części. I rękawica również. Tak czy siak, mamy pirackie karwasze. Jest to faktycznie fragment do pirackiego kaptura. Co w sumie cieszy. Mamy cztery fragmenty. Tu nam się wyświetla jakaś informacja o najemniku. Tak, pojawili się nowi najemnicy. I kolejne info odnośnie czcicieli. Szczegóły. Osłabienie wysp obsydianowych nakłoni Sokosa do bitwy morskiej. Wyspy obsydianowe. Które to jest dziadostwo? Wulkaniczne, wulkaniczne. Południowe, Nakos. Tutaj. O proszę. Co najzabawniejsze, mamy tutaj dostępną bitwę. Zastanawiam się, czy się tutaj nie udać przypadkiem. Mielibyśmy to z głowy. I taki chyba będzie nasz następny cel. Jedziemy tu. There's much to do and many unknowns on our horizon. Kawał drogi, ale warto.